19 plus. Fajnie, twoje plany są realne, wielkie miasto, sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. Córciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Halo kochani, dobrze mnie widać i słychać? Mój blog działa? Dajcie znać, bo prawdopodobnie mam zepsuty telefon. Halo? Albo nie wiem, co się dzieje. Wyobraźcie sobie, że mój Gabriel kompletnie się do mnie nie odzywa. Nie dzwoni ani nic. Nie, to niemożliwe. Ja na pewno muszę mieć coś nie tak z telefonem. Melania, twój telefon działa. No mówię ci, że nie działa. Cały czas coś się zacina i słyszę jakieś trzaski. Proszę cię, zadzwoń do mnie jeszcze raz. Mela, dzwoniłam do ciebie dzisiaj 3 razy. To Rafał. Proszę cię, zadzwoń, co? Proszę. Mela, ale ostatni raz, dobrze? Dzwonię. Proszę, działa. Nie, nie, nie wierzę. To niemożliwe, idę się zabić. Myślisz, że on ją wystawił? Ty mi powiedz, jesteś facetem. No, nie odezwał się do niej po ostatniej randce. Nawet nie napisał SMS-a. To co to może znaczyć? Nie żyje. Albo ją wystawił. Super. Fajnie. Mela, mogę? Mela, proszę cię, nie dzwoń do niego. Nad ludzką siłą się powstrzymywałam, ale dłużej nie dam rady. Nie, zrzucił mnie. Patrz. Nie mogę z tobą rozmawiać, zadzwonię później? Nie, ja się chyba wścieknę. Co ty robisz? Nie dzwoń do niego. Nie dzwoń. Co, robię z siebie kretynkę, tak? Nie, po prostu jeśli on tak się zachowuje, to po prostu nie dzwoń. Ale dlaczego, Lena, dlaczego on się do mnie nie odzywa? Przecież było tak cudownie. Rozmawialiśmy, całowaliśmy się, no... Było super. Ja wiem. No to dlaczego nie dzwoni, tylko mnie zrzuca, no? Lena, pójdziesz ze mną do szpitala? Może coś się stało, może on od 48 godzin operuje, albo... Nie wiem, no przecież są takie długie operacje. Może jest chory, albo coś, ja muszę to wiedzieć. Wydaje mi się, że to jest kiepski pomysł. Wiem. Ale ja muszę się z nim zobaczyć. Proszę cię, chodź ze mną. Melania, ale nie możesz tak za nim latać. Wiem, ale obiecałaś, że zrobisz, co tylko zechcesz. Pójdziesz? Proszę. A jeśli... Jeśli on nie chce się z tobą spotykać? Nie, 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 nie! To niemożliwe! Między nami jest taka chemia, że nie ma szans, żeby nie chciał. No proszę cię, chodź ze mną do niego, proszę cię! Dobra. Zdasz mnie i wiesz, że nie odpuszczę. Dobra. No dobra. No, stary, Sebastian opowiada Staszkowi o wczorajszym spotkaniu z Alą. Miał nadzieję, że Ala się w końcu odkocha i zostaną przyjaciółmi. Dotarło do niego, że to się prędko nie stanie. Skąd mógłbyś wiedzieć, że była w tobie tak zabujana? Nie wiem, stary, kij z tym, ale po prostu chciałbym, żeby znowu było wszystko normalnie. Żebyśmy się przyjaźnili tak jak kiedyś. Dzięki. No, wiesz co, ja się na babach nie znam, no, ale moim zdaniem ona nie chce być twoim friendzą. No tak. Ja otworzę. Cześć, jestem siostrą Sebastiana. Zastałam go może? Jasne, chodź. Sobie, twoja siostra. Cześć. No co ty, siostra, co ty robisz? Słuchaj, wpadłam tylko na chwilę, zaraz muszę jechać. Chciałam ci tylko powiedzieć, że widziałam Froda. To jest ten gość, który napadł na hurtownię i próbował zgwałcić Alę. Tak. Gdzie ty go widziałaś? Kiedy on wyszedł? Nie wiem, wypuścili go chyba z aresztu. Kręcił się wczoraj pod naszym blokiem. No, okej. Okay. Dzięki. Będę uważał. Sebastian, ale na pewno bądź ostrożny. Zeznawałeś przeciwko niemu i koleś na pewno będzie chciał się zemścić. Kurde. No wiem, ale co? Ja mam siedzieć całymi dniami w domu i nic nie robić? Ja zacząłem pracę w szkole tańca. Przecież muszę jakoś żyć, nie?
Wiem, ja cię chciałam tylko ostrzec. Okej, dzięki. Idziesz teraz do pracy? Tak. No to chodź, pójdziemy razem przynajmniej na przystanek. Okej. Pogadamy jeszcze. Jezus. Dobra, ja lecę, Staszek. No, cześć, na razie. Się. Cześć. Martwię się o Alę. Może trzeba ją jakoś ostrzec też. Pójdę do niej po pracy. No. Kurde, a myślałem, że wszystko zaczęło się układać. Znalazłem fajną pracę, no i w ogóle. Siema, Sema! Maria, zostaw go, słyszysz? Zamknij się! Siema! Cały problem polega na tym, żebyś to ty się odp***lił, rozumiesz? Ja ci synu hajs pożyczam, pomagam jak mogę, a ty na mnie psom donosisz? Zostaw go, proszę cię! Okradłeś hurtownię, chciałeś zgłosić, ale miałem wyjście? Miałeś zamknąć ryj! I powiem ci jedno, teraz też masz wyjście. Albo odszczekasz wszystko, co zeznałeś na mnie na komendzie, ty i ta twoja dupeczka, albo cię dojadę i skończę z nią to, co zacząłem. Nie będziesz mi mówił... Co k***a nie będę? Co k***a nie będę? Masz to wszystko odwołać, albo nie żyjesz. Jezus Maria, nie ci nie jest. Jezus Maria, Seba. Pokaż, nic ci nie jest, matko. Melania tymczasem nie może pogodzić się z tym, że jej nowy chłopak nie odezwał się do niej od ostatniej randki. Postanowiła przyjść do niego do pracy i ze swoim wrodzonym wdziękiem uświadomić mu, że tak się nie robi. A co mu powiesz, jak cię zobaczy? Przecież mnie znasz, wiesz, że coś wymyślę. No nie wiem, powiem, że przyszłam po jakąś receptę dla taty. Nie no, rewelacja pomysł w ogóle. Jezus, Mela, czekaj. Jest, żyje. Melania, chodź. No tak, ja tylko do kawiarni wyszedłem. Tak, ja wiem, ale następnym razem proszę korzystać z windy. Dobrze. Rozumie dobrze. Pan? Bo znowu będę miał problem z pana wysiłkowym EKG. Ja już wracam do łóżka. Fajnie, może. Proszę się położyć. Halo? O, Marek, cześć. No? Poker dzisiaj wieczorem? No czemu nie? No dobry pomysł, jasne. Nie mam dzisiaj planów żadnych jeszcze. Aha. A jak tam? Doktorze. Przepraszam cię na chwilę. Muszę kończyć, wiesz? Słyszałaś? No, na razie. Szef prosi na pilną konsultację. Ja obiad miałem zjeść przecież. Od kogoś odbiera telefon. Umawia się gdzieś na wieczór, a mnie zrzucano. Melania, chodź już lepiej, dobra? Nie, zaczekaj. Melania, wiesz, że żyje on i jego telefon, więc idziemy. Nie, ja nie wierzę. Melcia, no ale... Sama widzisz, jak to wygląda, no. Skoro nie dzwoni, no to mu nie zależy. Nie, Elena, to niemożliwe, naprawdę. Przecież ja mam siódmy zmysł do takich spraw, no. Czuję, że to jest to. Ale ja ci od początku mówiłam, że to nie jest facet dla ciebie. I się myliłaś. Było mi z nim tak cudownie, takie rzeczy nie zdarzają się od tak. Melania, ale fakty są takie, że spotkaliście się dwa razy, a ktoś nawet nie zadzwonił. Rozumiesz? Dobra, idziemy, bo ja się naprawdę śpieszę na uczelnię. Melania, spójrz. Mela! Witam! Mela? Tak, i cieszę się, że chociaż pamiętasz, jak mam na imię, bo zdaje się, że mój numer telefonu jakoś cudownie wyparował. Bardzo cię proszę. O nie, 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 nie. To ja bardzo proszę, żebyś do mnie nie dzwonił, nie wysyłał SMS-ów, nie odzywał się i w ogóle się ze mną kontaktował. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja może już pójdę. Do widzenia. Trochę głupio wyszło, no ale cóż, no nie wiedziałam, że nie jesteśmy sami. Ale i tak nie żałuję, że zrobiłam awanturę. Właśnie tak powinno załatwiać się takie sprawy. Nie można pozwolić się źle traktować. Co to ma być? Że facet po dwóch randkach nie pisze, nie dzwoni? Lepiej zrobić awanturę, niż płakać w poduszkę. Przynajmniej wszystko jest jasne. Po ostatnim przypadkowym spotkaniu na podwójnej randce Ala jeszcze bardziej nie chce znać Sebastiana. Chłopak mimo to musi z nią porozmawiać. Boi się o nią, bo kumpel z osiedla, który próbował ją zgwałcić, wyszedł z aresztu i na pewno będzie chciał ją zmusić do odwołania zeznań. Ala. Frodo wyszedł z aresztu. Czekał na mnie. Pod mieszkaniem, uderzył mnie. Dalej nie chcesz rozmawiać? Kiedy wyszedł?
Nie wiem, pewnie niedawno. Słuchaj, moi rodzice mówili, że on tam zostanie aż do rozprawy. Nie wiem, pewnie zapłacił kaucję. Może ma jakichś dobrych prawników. No to świetnie. I teraz sobie chodzi po ulicy i bije niewinnych ludzi ekstra. Ala, nie bój się, proszę cię. Trochę na to za późno. Frodo chce, żebyś odwołała zeznanie. No ja cię w to wszystko wpakowałem. O mało cię nie zgwałcili przeze mnie. Może jak odwołasz te zeznania, to będzie okej. Okay. Proszę cię, odwołaj je. Idź stąd, nie chcę z tobą o tym gadać. Ala, proszę Idź cię. Stąd! Cześć, Oskar. Jesteś w pracy? Dobra, to ja wpadnę do ciebie dzisiaj. Potrzebuję pomocy. Dzięki, cześć. Melania stara się uspokoić po tym, jak zrobiła Gabrielowi awanturę w szpitalu. Relaksuje się na swój sposób, czyli malując paznokcie. O, Gabriel. Cześć. Zostałem Melanie? Jasne, zaraz będę pan. Wejdź. O, super. O, cześć, Melania. Cześć, a co ty tutaj robisz? No, jak to co? No, musimy porozmawiać o twoim zachowaniu. Aha, moim. No, no co to było dzisiaj? Wpadasz do mnie do pracy, robisz mi awanturę przy ludziach. No, Mela, to było słodkie, naprawdę urocze. Ale tak nie można się zachowywać, no. Nie, ja czegoś nie rozumiem. Czego? To jak to czego? Ty uważasz, że twoje zachowanie było okej? Okay? Spotykamy się, jest mega miło, potem nawet nie zadzwonisz? To ma być w porządku? No mnie też było super miło, naprawdę, no. Ja po prostu byłem zajęty. Postaraj się to zrozumieć. Ja chciałem zadzwonić do ciebie dzisiaj po pracy. Zajęty. Czyli chcesz mi powiedzieć, że przez ten cały czas nie znalazłeś nawet ani minuty, żeby chociaż wysłać SMS? Puść mnie. Nie, no przestań. Nie pozwolę się tak traktować, to było okrutne z twojej strony. Ale przestań, proszę cię, no. Wiesz co, zaproponowałabym ci coś do picia, ale uważam, że powinieneś już sobie pójść. To jakaś kara, tak? Tak, czułam się przez ciebie okropnie. A wiesz, że ja też się nie czułem przez ciebie najlepiej, jak wyskoczyłaś z tą awanturą? No chodź, no. Gabriel. Słuchaj, pierwszą kłótnię mamy już za sobą. Teraz czas się pogodzić. Może byśmy pojechali do hotelu, co? A? Pojedziemy do hotelu? O, sorry, już mam nie przeszkadzam. No chodź, wynajmij jakiś pokój, nie, proszę. Nie, na godzinę nie chcę. No Mela, proszę cię, nie rób scen. Ja nie robię scen, po prostu jestem jeszcze cały czas na ciebie zła. Okej, okay. Poczekam aż ci przejdzie. Pa. Żegnam. Kochani, nie uwierzycie, ale właśnie był tu Gabriel i znowu totalnie za mną szaleje. Widzicie, jak działa dobra awantura? Dziewczyny, nie bójcie się awantur. To działa na facetów, mówię wam. Oskar, jesteś? Oskar! No, jestem. Co jest? Cześć. Mam sprawę. Właśnie. Co jest? Załatwisz mi ekstazę? Ekstazy? Tak. Po co ci? Nie zadawaj głupich pytań, nie mam siły na to. Po prostu mam zajebisty segon w życiu teraz. Zresztą w ogóle nie wiesz, co się dzieje u mnie w życiu. Po prostu potrzebuję się wychillować. Załatwisz mi? Nie ma szans. Dlaczego? Nie załatwię ci, Ala. Dlaczego nie? Po pierwsze, dlatego, że ja nie jestem żadnym dealerem, okej? Okay? Po drugie, Lena by mnie zabiła, a po trzecie, to jest naprawdę mega zły pomysł dla kogoś w twoim stanie. Naprawdę. Narkotyki to nie jest rozwiązanie. Słuchaj, właśnie dostałam kosza od kolejnego kolesia, a facet, który próbował mnie zgwałcić, wyszedł na wolność i łazi sobie po mieście po prostu. No dobra, no takie rzeczy się zdarzają. Po prostu prawdopodobnie nie był ciebie wart i tyle. A co do tego drugiego gościa, to najwyżej będę z tobą chodzić wszędzie. Żeby ci się nic nie stało, nie? Dobra, czyli nie załatwisz mi? No nie, Ala, słuchaj, to jest naprawdę tragiczny pomysł, serio. Dobra, no to na razie, zajebiście. Ala! Nara! Ala jest bardzo zdenerwowana. Boi się, że spotka Froda.
Za wszelką cenę chce zdobyć narkotyki, żeby wreszcie się wyluzować. Ale przecież miałaś się rano uczyć. No tak, wchodzą tylko na chwilę. Ej, zostań jeszcze z nami, posiedzimy. Nie, sorry, ale muszę zakuwać. Aha, Irek, słuchaj, ty masz jakieś namiary na Marcela? Bo zostawiłam u niego bluzę ostatnio na chacie i chciałam ją odzyskać. Strasznie ją lubię. Daj mi do niego numer. Co, ty miałaś tam bluzę w ogóle? No miałam, nie pamiętasz. Ja ci wyślę wizytówkę, ale wiesz, a w ogóle tu mam lepszy pomysł, słuchaj, bo ja do niego jadę dzisiaj, to wezmę bluzę, czy co tam u niego zostawiłeś. Nie, wystarczy, jak dasz mi numer. No dobra, jak wolisz. Masz? Tak, mam. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. To czekaj, Ala, no chodź na minę, chociaż na chwileczkę usiądź. Jola, mam bardzo ważne kolekcje, muszę lecieć. Pa. Na razie, pa. No hej. Marcel, cześć, tu Ala. Pamiętasz, wypiłam na twojej imprezie twojego drinka. No właśnie, dzwonię w tej sprawie. Słuchaj, czy mógłbyś mi załatwić trochę tego czegoś? Siema. Siema, siema. No ej, widzieliście może Ale po drodze? Była, no, poszła tak, sobie. No minęliśmy ją, powiedziała, że się idzie uczyć. Uczyć? No. Bo ja w to uwierzę. No a co niby, czemu nie? Czemu nie? To wy, przepraszam bardzo, nie widzieliście, jaka ona była rozwalona? No stary, co ty to, przecież normalnie się zachowywała. Mhm. Irek, wytłumacz mi jedno, proszę cię. Jakim cudem ty zdobywasz te wszystkie kobiety, skoro ty kompletnie nie rozumiesz, co one czują? Wiesz co, Oskar, dzięki. Nie, serio, stary. Laska właśnie dostała kosza od Eryka, plus jeszcze gość, który ją zgwałcił. Próbował zgwałcić, sorry. Wyszedł za resztą. No serio, jak ona ma się czuć? Serio. Oskar, o czym ty w ogóle mówisz? Dobra, proszę cię, nalej dwa browary. Już w ogóle pomijając to, że była tutaj przed chwilą, dlatego was właśnie o to pytam, i prosiła, żebym jej sprzedał dragi. Oczywiście odmówiłem jej, a ona się obraziła. Czaisz? Ja pierdzielę, Irek, czyli nie chodziło o żadną bluzę. Ona po prostu chciała numer do Marcela tylko i wyłącznie po to, żeby sobie załatwić od niego narkotyki. Co? Daliście jej numer do Marcela? Do tego gościa? No pięknie, brawo. Dobra, no to nam się dziewczyna zgotowała, super. Wychillujmy, uspokójmy się. Ja zaraz to załatwię, spokojnie. Cudownie. Już, kurde. To dzwonisz do niego? No tak, a co no? Siema, stary, Irek z tej strony. Słuchaj, pamiętasz taką Alę z melanżu? No, co? Ustawiliście się już? Słuchaj, dobra, to jak się spotkasz z nią, nic jej nie dawaj, błagam ci, żadnych dragów, nic na sobie nie masz jakby co. Ona ma jakiś zjazd psychiczny. No, no tak, problemów jej się nazbierało, mniejsza o to, słuchaj. Nic jej nie dawaj, okej? Okay? Mogę na ciebie liczyć? No dobra, super, na razie. No i? Załatwione. Załatwione. Jesteś wielki, skarbie. Cześć, dzięki, że wpadłeś. Słuchaj, sorry, że cię goniłem przez pół miasta, no ale niestety już nic nie mam. Co? No wszystko się skończyło, myślałem, że jeszcze mam trochę, ale no wyszło. No to nie wiem, załatw mi coś cokolwiek na poprawę humoru, nie wiem, zioło, amfę, cokolwiek to się bierze. Znaczy wiesz, ja tylko ekstazy miewam, no ale mówię ci, wszystko się skończyło. No to jakiś kontakt do ziomka, od którego ty bierzesz. Wiesz co, no będzie problem, ja nie mam żadnych kontaktów. Co ty ściemniasz, stary? No, nie ściemniam, no. Wiem, Irek do ciebie dzwonił, tak? Kto do mnie dzwonił i kto mnie nie dzwonił? Po prostu mi się skończyło, tyle. Jasne, dobra, dzięki. Nara. Cześć, mała. Fajny telefon. Zostaw mnie. Zostawię cię z chęcią, ale odwołaj zezwania. Słyszysz? Puść mnie! Wariatku, co ty robisz? Uspokój się. Ja chcę tylko pogadać, okej? Okay? Będzie spokój? Chcę tylko porozmawiać. Odwołaj te zeznania, słyszysz? Jak mam odwołać zeznania? Jak ty sobie to wyobrażasz? Powiedz mi! Normalnie. Normalnie? Przecież to jest krzywoprzysięstwo. Ja mogę za to iść siedzieć. No daj spokój. Powiesz przecież, że, nie wiem, miałeś wypadek i nic nie pamiętasz, uderzyłaś się w głowę. Proste. Serio? No. Dobra. Dobra, to ja odwołam zeznania, a ty załatwisz mi dragi. Co? Jesteś naprawdę po no. Słyszałeś, załatwisz mi ekstazę. Nie ma problemu. Deal za deal, tak? No i idź. Okej. Okay. Mam twój numer, będziemy w kontakcie. Na razie. Hej! Miałam zacząć nowy etap w swoim życiu, no to właśnie go zaczynam. Od teraz sama będę decydować o sobie i nikomu nic do tego,
co robię ze swoim życiem. Rozumiecie? Słyszycie mnie? Nikomu nic do tego. Jak zaraz nie pojedziemy gdzieś, to po prostu zwariuję. Muszę się z tobą kochać. Ej, dobry, spokój. Ej, ej, to boli, ściskasz mnie za mocno. Jak cię pewnie. Rojmy się. Ła! Lepiej będzie, jak pojadę do domu. Nie, proszę. Nie, jedź ze mną. No będę już grzeczny. Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus.